To już koniec Soulworkera. Nie będzie więcej już Soulworkera. W kwietniu zamykają serwery, pożegnamy się z naszą kochaną grą. I jaka szkoda, że to wszystko jest gówno, prawda? Bo w rzeczywistości Soulworker dalej sobie będzie, słuchajcie, istniał. Cześć, siemano, z tej strony standardowo ja. Mamy 14 marca 2021 roku, godzina 17.16, w którym momencie zaczynam nagrywanie. Karny Soulworker, słuchajcie, nadchodzi. Generalnie, jeżeli trzeba wyjaśnić sytuację Soulworkera, to jeżeli się zapytacie w ogóle z tym całym kwietniem i tak dalej, to w tym względzie faktycznie jest to prawda. Gameforge, który jest odpowiedzialny za trzymanie serwerów między innymi w Europie, rzeczywiście zamyka serwery Soulworkera. Wygasa wtedy umowa między Lion Games a Gameforgem, w związku z czym wszystkie nasze konta zostaną utracone. Aczkolwiek sami producenci gry, koreańscy, stwierdzili, że no, generalnie im ta sytuacja nie bardzo pasuje. Także stworzą globalną wersję Soulworkera, znaczy się globalny, słuchajcie, serwer, tam global version się ma tak to wszystko nazywać. I odpalą Soulworkera jeszcze raz. Mają być częstsze aktualizacje, od razu 8 postaci z tego co pamiętam, słuchajcie. Niedawno co tam na Facebooku zapuścili, słuchajcie, posta Lion Games. Games taki, słuchajcie, też pozda zarzucił, mają być 8 postaci, więcej w ogóle staffu, różnych itemów, nie itemów, no i wszystkiego ma być generalnie więcej. Także sam w sobie Soulworker nie umiera, Soulworker będziemy mogli sobie jeszcze bez problemu pykać. Jedyna rzecz, jaka teraz stoi nam na przeszkodzie, jest taka, że nie wiemy, kiedy jeszcze ta globalna wersja wyjdzie, trzeba patrzeć uważnie na posty z Facebooka od Lion Games. To jest jedna kwestia, druga, że no niestety nie jest możliwe ze względu na prawo Unii Europejskiej transfer kont z Gameforge'a, słuchajcie, do Lion Games bezpośrednio, żeby zachować nasze konta. W związku z czym, no niestety to, co mamy obecnie, między innymi moje konto na chwilę obecną 54 level szablista, zostanie utracone. Ale nie ma się co bać, w Soulworkera będzie można grać. Jeżeli jeszcze ewentualnie się boicie, możecie poszukać na internecie, znajdują się już poradniki nawet jak założyć swój własny, prywatny serwer, nie? Na razie się w to nie wgryzam, wam nie mówię co i jak, bo sam jeszcze tego do końca nie wiem, aczkolwiek to też się na internecie da odkopać. Także no słuchajcie, nie zdychamy, nie umieramy, Soulworker dalej sobie będzie żyć swoim własnym życiem. Nie wiem do końca, momencie, aż tu sobie troszeczkę sobie inaczej myszkę, co bym mógł wam pokazać w tym odcinku. Postanowiłem akurat jeszcze szybko, już zaraz skończę ten przydługawy wstęp, słuchajcie. Słuchajcie, przedstawić wam Soulworkera. Dostałem propozycję i bardzo mnie chwyciło, żeby to faktycznie zrobić. Gothic z modyfikacją The Returning 2.0. I to byłoby na pewno dla mnie coś nowego, ponieważ tą modyfikację grałem, a z tego co czytałem po opisie, jest niesamowita, jest duża i jeszcze dodatkowe zakończenie dorzuca i wiele różnych innych lokacji, także to jest coś dużego. Ale tu bym potrzebował troszeczkę... Nie wiem, czy bym nie potrzebował się jakoś rozbudować przy tej grze, dlatego ja to zostawiam w pamięci. Skorzystam z tej opozycji, skorzystam z tej opcji, ale na chwilę obecną ze względu na to, że łatwiej mi na tą niedzielę rzucić, jedziemy, słuchajcie, z Soulworkerem. Tak, że to, słuchajcie, Soulworkerek. Tak wygląda moja chałupa, jeszcze przy okazji, jeżeli mówimy tutaj o serwerach Gameforge'a. Już tyle tutaj, słuchajcie, wdrażałem opcji, słuchajcie, rekultywizacji rolnictwa, że raz, że zdobyłem bardzo fajną, słuchajcie, czapeczkę, możecie zauważyć i już tylko w tej czapeczce chodzę, chociaż też na początku muszę wam powiedzieć, że, oj, momencik, jeżeli wejdziemy na fashion item, poprawię troszeczkę tą myszkę jednak, to o, zazwyczaj sobie jeszcze łaziłem z takim oto wyjącym alarmem, mówiącym z drogi ludzie i jedy normalnie. To chyba, słuchajcie, może są przez lagi. Myszka mi tutaj jakby musi zauważyć, że nie reaguje poprawnie. No, ale słuchajcie, z czym takim sobie łaziłem, jeżeli wspominamy tutaj... wspominamy tutaj Soulworkera, calusieńko na czarno, słuchajcie, czarny styl, bez jakichś tam cholernych spódniczek, jakbyś tego nie szanuje, przede wszystkim jeżeli chodzi o te skoki, bo momencik, tutaj nie mogę skakać, ale też dziwnie, w celowy sposób dziwnie skaczą, co mnie troszeczkę irytowało. Przepasany niczym łuk, słuchajcie, wędka na tyle, także no, także sympatycznie, nie? Zawsze to, słuchajcie, w tym domku ewentualnie, muszę wam powiedzieć, no jeżeli, nie wiem czy robiliście, ja na pewno to zawsze inwestowałem, to wam muszę powiedzieć, że tutaj, poza tym, że zachowałem się jeszcze petardy z jakichś tam eventów, to ja jeszcze tu sobie wyciągam, słuchajcie, o takie możecie zobaczyć, wytwarzam jakieś lizaki, nie lizaki,
właśnie z tych całych doniczek. Najpierw wytwarzam sobie jakieś głośniki, potem to wszystko w craftingu przemieszuję, słuchajcie, przekombinowuję i w tym momencie ja mogę pastylki zdobyć albo cukierki, co daje akurat na przykład tutaj kopa plus 8% do szans na to, że akurat trafi mi się krytyk, nie? Albo atak mogę podrzucić, podkręcić o 10%. Bardzo fajne, słuchajcie, wspomagacze, także jak można, to ja je zawsze generalnie robię. Tu sobie ewentualnie troszeczkę wam tu delikatnie pokażę, muszę jeszcze śmieci się pozbyć z ostatniego ranu gry. Bam! O! I sobie to tutaj może je zasadzić. Niestety, game, nie wiem jak będzie w koreańskiej wersji, zgaduję, że też, słuchajcie, będą jechać na jak największe wyciskanie kasy z klienta. Aczkolwiek tutaj no, ceny są takie drogie, że żeby kupić, słuchajcie, sobie jedną doliczkę, to nie wiem, czy powyżej 20 zł albo 50, nie wiem, około 50 nie muszę wydać. Już nie pamiętam, kiedy to sprawdzałem, ale jak sprawdzałem cenę, to powiedziałem stanowczo, nie będę w to szedł. Generalnie jestem zwolennikiem stwierdzenia, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek kupowanie rzeczy dodatkowych, rzeczy bonusowych, tutaj do gier, takich jak właśnie tutaj buty, nie buty, takie rzeczy dekoracyjne, to powinny one kosztować bardzo minimalną stawkę, naprawdę trochę bardzo malutko. Bo o wiele łatwiej byłoby mi wyrzucić 20 zł na jakieś tam przypinki, nie przypinki, takie inne rzeczy dekoracyjne, które każda kosztuje na przykład złotówkę i byłbym skłonny na to często wydawać na przykład pieniądze, bo to mnie nie zaboli moją kieszeń, aniżeli wydawać na buty w grze od 20 do 50 zł, co jest dla mnie już horrendalną ceną, gdzie tak naprawdę niewiele mi tak naprawdę te buty ewentualnie dadzą, nie? A i tak byłbym jeszcze dosyć oporny, jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek kupowanie rzeczy, żeby zdobyć tutaj przewagę nad innymi graczami za prawdziwe pieniądze. Także widzicie, no to przynajmniej jest moja osobista tutaj dygresja. A co dzisiaj będziemy robić na odcinku? W rzeczywistości muszę wam powiedzieć, że nie jestem do końca przekonany, bo po prostu odpaliłem, słuchajcie, tą grę. Podejrzewam, że zrobimy jednego rana z jedną misją. Przejdziemy się troszeczkę, słuchajcie, po mieście. To będzie taki troszeczkę luźniejszy, słuchajcie, odcinek. No bo trzeba powiedzieć, że jednak w kwietniu serwery będą zamykane, więc na Europie jakby poniekąd, nazwijmy to w cudzysłowie, gra umiera. Warto byłoby, słuchajcie, się przejść i nawet to uwiecznić, pokazać w jaki sposób tutaj gra odchodzi z rynku europejskiego, a przynajmniej nasz gameforge'owy to wszystko, jak to wszystko, słuchajcie, odchodzi, nie? Więc idziemy, słuchajcie, się przejść. Kurczę, nie rozpoznaję normalnie wyjść od, słuchajcie, chyba szkła. Normalnie jak taka mucha, idę szkło, idę, widzę, kurde, co za piękne przejście, a nie, moment, niewidzialna ściana. Szkło w nazwie. Czy cały czajniczek herbaty już mi poszedł? Już wszystko wypiłem. O. Oj, niedobrze. Z dużo herbaty wypiłem, a jeszcze mam ochotę na następny czajniczek. Pewnie po skończonym odcinku pójdę i nagle następny czajniczek. Tutaj, słuchajcie, sporo tutaj robiłem, jeżeli chodzi o... Pokażę wam, o co chodzi z tym skokiem. Coś w tym... O, możecie zobaczyć z tylu. Strasznie mnie tego typu skok irytuje. Co generalnie zakończyło się tym, że... chodzę cały na czarno, nie? No proszę, mamy kogoś tutaj jeszcze ewentualnie na tym serwerze. Ostatnio podobno właśnie coraz mniej graczy gra w Soul Walkera, to znaczy została gra zmuszona do wyłączenia. Na razie siedzę w tym ostatnim jakby chyba tierze. Muszę przyspieszyć. Zawsze, słuchajcie, jak sobie rozgrywałem mapy, to możecie tutaj nawet zauważyć. Możliwe, że tu jest widoczne. Momencik, tutaj akurat nie. Przy tym już nazwijmy to tierze, przy tej mapce lokalizacji, trochę już przestałem w tym tak dawać. Ale generalnie mam manię na to, żeby każdą dostępną misję na każdym poziomie trudności zrobić na maksa. Więc wymaksowałem normala, harda, słuchajcie, i maniaka na tej zasadzie, że to po prostu wszystko zrobiłem, nie? I tak każdą, słuchajcie, misję. Zdobywałem różne rzadkie przedmioty, potem starałem się je sprzedawać tutaj na rynku, jak była okazja. Trochę dzięki temu też pieniędzy, słuchajcie, zarobiłem, dzięki czemu byłem w stanie... teraz aktualnie tego niewiele, ale dzięki czemu między innymi byłem w stanie w ogóle tak wykoksić na przykład w momencie, nie tutaj, niektóre elementy swojego uzbrojenia, chociaż tak naprawdę to też nie jest najwyższy poziom naszego uzbrojenia, nie, bo tutaj na przykład, słuchajcie, no to jest plus 7, to mi się fajnie tutaj udało, słuchajcie, plus 7, to już trudno jest do tego się dobrać, nie? O sprzęt tego typu jeszcze, nie zawsze akurat tutaj, słuchajcie, ulepszałem, nie? Dobra, ale przejdźmy się może do takiego troszeczkę główniejszego, wiecie co, miasta, ponieważ ten miasto jest ostatnie w kolejności, ale trzeba powiedzieć...
temacie przejdźmy, chociażby, żeby nawet pokazać, jak Soulwalker ewentualnie wyglądał, nie? Ale istnieje tutaj jeszcze jedno miasto, chyba... Nie, Kandus to jest nazwa serwera. Jest jeszcze takie trzecie jakby miasto w kolejności i to jest chyba takie główne miasto, do którego wszyscy się schodzą. Już tu jeszcze część najwięcej ludzi jest po prostu. Więc tam się przejdziemy, odpalimy jeszcze odpowiedni kanał, żeby zobaczyć tutaj jak najwięcej ludzi i zobaczymy jak to na chwilę obecną o godzinie tutaj 17.26, 14 marca Dnia Polskiego wygląda. 2021. Tu szybko się przebiegniemy. Ja tu portal jeszcze powinienem mieć sobie przy sobie, ale osobiście myślę, że akurat się przelecimy tak po prostu do sentymentu. Gdzieś tutaj, o proszę bardzo, mamy na L. Switching Zones, Ruch Kotan, Kandus City, Grace. City, tylko teraz nie pamiętam, momencik. Rukko było pierwsze, aha, Kandus, czyli Grace, dobra, czyli do Grace'a, słuchajcie, sobie lecimy. Przypomnienie, wyłączone przypomnienie, o. To co jest nawet fajne akurat, jeżeli chodzi o słowo, teraz, kurczę, szarpie mi niestety. Brak karty graficznej boli, trzeba powiedzieć, ale to jest takie coś, że można to sobie pooglądać, słuchajcie, z perspektywy pierwszej osoby całe miasto, nie? To jest taki drobniutki, ale to jednak jest bonus. Generalnie muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Soul Walkera, to co mi się w tej grze jeszcze podoba, a co się spodobało bardziej od innych MMO-sów typu, no nie wiem, Metid, ja już prawie nie pamiętam, albo chociażby Lineage 2, tylko muszę powiedzieć, że mój tata bardzo mocno pykał, rzadko już nawet do niego wpada z rzadsza, ale jednak, słuchajcie, w Lineage 2 pykał całkiem nieźle i był w klanie, który trząsł całym serwerem, to się pochwalę minimalnie. Jednak Lineage 2 pod względem rozbudowania i tak dalej miał mi jedną wadę. To jest coś takiego, że masz myszkę, zaznaczasz myszką przeciwnika i następnie klikasz F1, F2, F2, F4, F1, F2, F2, F4. I tak naprawdę nie ma w tym dynamiki, twoja postać stoi, ty się nią nie ruszasz. Możesz ruszać się, kliknąć myszką gdzieś właśnie, że na przykład klikasz myszką i idź w to miejsce i twoja postać tam biegnie, nie? I to jest strasznie takie... No niby dynamika jakaś tam się potrafi dziać, jak 300 osób się na jednym miejscu podczas bitwy o zamek na parza, bo to też się potrafi zdarzać. Że idziesz, pamiętam, była raz taka sytuacja. Mój tata akurat był, słuchajcie, sig o zamek, tam chyba z 200-300 osób się lało i naprawdę to była jedna wielka masakracja, co tam się działo, nie? Niestety bitwę o zamek przegrali, tudzież go bronili, nie? Więc postanowili, że zrobią napad na inny zamek. Ale w tym samym czasie tak się naprawdę okazało, że było tam jeszcze więcej obrońców niż wcześniej i to po prostu walec przyjechał po klanie mojego taty, istny walec, nie? To chyba było wynikiem tego, że już tak cały serwer był wkurzony, że wszyscy się obwarowali i wszyscy się uzbroili tylko po to, żeby skopać dupę, powiedzmy naszym dupę, nie? Więc to tak to się, słuchajcie, przynajmniej podczas tego pojedynczego siega skończyło. Później to wszystko odzyskali, co tam mieli, nie? Ale w tym, słuchajcie, co mi się bardzo podoba w Soulwalkerze, to jest sam fakt, że można tu, widzicie, klawiszami biegać, klawiszami ja mogę robić uniki, tutaj czego akurat nie widać, ale zaraz wam pokażę. Walczyć można również o wiele dynamiczniej, więc to już jest coś, co mi się podoba. Zobaczmy w ogóle tutaj, jak channele się układają. Ej, bez kitu, wszędzie zielono, nic, nawet na żółto, nic nie wykracza. Nic, ale to nic, kurze, rzeczywiście zamykają sobie te serwery, nikogo tutaj nie ma. Masakra. Czekajcie, no na dziesiątkę nawet się przystawię. Pusto. Ja pamiętam nieraz jak grałem, słuchajcie, to... No kurde, tutaj zawsze było troszeczkę ludzi, zawsze. Rzeczywiście, słuchajcie, no nie ma wyboru, gra chyba troszeczkę ubiera, zwłaszcza od momentu jak jak ogłosili zamknięcie serwerów. Czwórka, piątka... Nie, no masakra, słuchajcie, masakra, nie ma nikogo, absolutnie nikogo nie ma. Tutaj jeszcze staram się, słuchajcie, biegać, tu sobie zobaczyć. No niestety, muszę wam powiedzieć, że tutaj zawsze, zawsze ktoś z jakimś dywanikiem się kładł i zawsze z kimś można było, słuchajcie, pogadać. A z dywanikiem dodawane nawet wam pokażę, bo w zasadzie czemu by nie. Momencik, premium, oczywiście, o czymś takim, ja nigdy tego nie używam. Ale można to sobie rozłożyć, to odnawia nam, słuchajcie, energię, która jest potrzebna akurat do przechodzenia różnych tam poziomów, nie? Ona decyduje o tym, ile expo dostaniemy, ile itemów możemy dostawać, z tego co się przynajmniej orientuje i czy wejdziemy do danej lokacji, czy nie.
No, nie, i zawsze akurat miałem dosyć w opór i się nie musiałem o takie rzeczy martwić. Chociaż w pewnym momencie, jak już swoimi znajomymi już żeśmy trzaskali te poziomy, to w pewnym momencie już trzeba było sobie dawać spokój, nie? Ale takie, o proszę, bardzo piknikowe dywaniki również można robić. Niech dla kogoś zostanie to dla potomności, przez pół godziny może ktoś wpadnie i skorzysta, chociaż że ktoś jeszcze w Soul Workera sobie pyka. Ja takie postanowienie zrobiłem, że ewentualnie, że chodzi o Soul Workera, to będę robił... Jak to się nazywa? Że skończę tą grę, że teraz skończę tą grę, więc muszę na dniach wzmożyć swoje działania względem dni. A skoro słuchacie, mówiliśmy o walce, to nie będzie, słuchacie, nic akurat, jak to się nazywa, tutaj fabularnego. Przy fabule też muszę powiedzieć, że bardzo dialogi lubię czytać, ale zawsze przecież możemy zrobić na przykład stalowy grobowiec, który tu w tym wypadku, słuchajcie, służy przetestowaniu naszych umiejętności i zdobyciu materiałów, z których można wykraftować się różne bronie i różny osprzęt. Ja dosyć w niego tutaj, muszę powiedzieć, celowałem, nie? I tutaj zaraz jak tylko mi się broń pokaże, będziecie mogli zobaczyć, proszę bardzo, słuchajcie. Oj, trochę lagi mogą być, więc ostrzegam. O, widzicie. To już mi się o wiele bardziej podoba. Tutaj mogę, słuchajcie, sobie, widzicie, pobiegać. Mogę unikać tych ataków. Mogę sobie w ten sposób wrogów atakować i to już o wiele lepiej się tu prezentuje. Rany, nie no, słuchajcie, ale muszę wam powiedzieć, brak karty graficznej to jest masakracja. Tutaj strasznie te FPS-y schodzą na szyję, pomimo tego, że teraz aktualnie znajduje się na dysku SSD, więc w ogóle grafika, cokolwiek innego, powinna tutaj delikatnie lepiej funkcjonować. No, troszeczkę polepszy mi się sytuacja finansowa, to jeszcze kartę graficzną zakupię i zrobię tą bardzo ryzykowną operację karty głównej, czyli wypięcie z nadpalonego gniazda karty graficznej, przylutowanie, czyli podpięcie nowego gniazda i wpięcie jakiejś nowej karty graficznej. Mam nadzieję, że żaden inny kondensator albo podzespół nie został minimalnie uszkodzony, bo jeżeli został uszkodzony, to ciężko zgadywać, co się będzie działo dalej. Dobra, no i w zasadzie jeżeli o to chodzi, tutaj o te stalowy grobowiec, a stalowy grobowiec akurat ma tam jakąś tam ilość wejść możliwych w ciągu dnia, nie mówiąc o tym, że generalnie tutaj z takiej jednej rundy robi się jakby 5 pod rząd, nie? Który się kończy tam bossem. Jak się zrobi ostatni, to się tam zdobywa taki specjalniejszy, większy troszeczkę pakiet, który tam umożliwia nam zdobycie na przykład, dajmy na to, momencie, schematu już na jakieś kolczyki, na jakąś broń, albo na cokolwiek innego, co nam mogłoby podkręcić nasze umiejętności, a raczej i statystyki. Ale jaki lag, proszę. Dobra. W trakcie celowego grobowca nie można używać, słuchajcie, takich itemów, które pozwalałyby mi odzyskiwać moje moce. Także trzeba być z tego ostrożnym, ale to co mogę zrobić, bach! Mój kochany sojusznik, bardzo lubię tę kartę, ściąga wszystkich rywali na siebie. Troszeczkę ich tam tutaj dziesiątkuje, dzięki temu ja mogę spokojnie sobie odpocząć i z daleka wrogów naparzać. Bardzo przydatna, słuchajcie, karta, trzeba powiedzieć. Wow, co to poszło? Jestem pewny. Ale muszę powiedzieć, że tak i podkręciłem ile jeszcze swojego levela i jeszcze broń, że ja nie wypływam ich ogromne, to znaczy ich obawiać nie muszę. O, proszę. I sobie, słuchajcie, radzimy. Możliwe, jeżeli chodzi o Soul Workera, to troszeczkę sobie, jak widzicie, trochę odcinek w tym troszeczkę opowiadam o Soul Workerze. Jest to, że nie każda postać jest do walki na przykład bezpośrednio, nie? Ja tutaj sobie... To jest to, co robię, to jest mieszane, bo mogę tutaj, słuchajcie, zrobić atak dystansowy, sorry, bezpośrednio, mogę zaatakować z dystansu, a są postacie, które są nakierowane tak stricte, na przykład pod dystans, jest facet, słuchajcie, z pistoletami. Jest... I dalej, słuchajcie, już nie wymienię kto co potrafi, bo po prostu się wymienię teraz, jeżeli będzie przy nas kosą, tyle mogę powiedzieć. Dalej w ogóle, ale to w ogóle po niej się... Nie orientuję, jakie ma umiejętności. Na pewno wiem, że Stella, czyli dziewczyna z gitarą, potrafi leczyć, czy ogólnie jest bardzo przydatna jako support, nie? Więc jeżeli ktoś lubi się również supporta pobawić, to może sobie wybrać, słuchajcie, Stellę. A po dalszych postaciach nie orientuję się. Jest jeszcze, facet, który bije się akurat na pięści. Wołamy na niego akurat razem z bratem One Punch Man. Czyste, słuchajcie, skojarzenie faktu po prostu, że jeden i drugi uderza pięścią, nie? Dobra. Coś się powinno dziać, bo... Call of Loading Platform, już Canary Ridge, The Floating Zone, dobra. Ach.
Aha, czyli teraz każdego, do tego nie dotarłem jeszcze. Każdego musimy sobie otworzyć, opalić, dzięki temu będziemy mogli się wznieść na same wyżyny. I pewnie teraz odblokują nam się przeciwnicy, więc uwaga. Jednak nie. Czy musimy dojść na samą górę? Okej, dobra. Jedziemy sobie teraz na samą górę, zobaczymy co tu się znajduje. Pewnie jakiś guzik będzie. Ach, trzeba się być uważnym, żeby przez to nie przeskoczyć. Pewnie będzie jakiś guzik, żeby odblokować te potwory znajdujące się w środku. Krok! Od razu mi się w związku z tym przypomina krok. I Kodlioko. Nie mów się, że to też się kojarzy się z Kodlioko. Ja bym w mordę strzelił. Mam czasem. Czasami można się zastanawiać, czy przypadkiem twórcy nie wzorowali się na KL. Ciekawe, co się stanie. Nie zespałni mi się mój kochany golem, no trudno. Abrakadabra! Magiczny miecz, chciałem powiedzieć Hadesu, serio. Miracle of Sound, słuchajcie, słucham. Gość niesamowity, jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie muzyki. Zainteresował mnie samą swoją piosenką, żeby zagrać w Hades. Nie wiem, co to jest do końca jeszcze zagra. Wnioskuję tylko po tym, co zapisałem tekście na razie, ale będę musiał również rozegrać. Jak będzie okazja, możliwe, że sobie jeszcze kupię i sobie rozegram. Ale jeszcze, właśnie jeszcze dzisiaj mam ochotę. Tutaj jeszcze rzucę. Chyba, słuchajcie, zrobię jeszcze dzisiaj streama z samego Pixel Dungeona. Mam po prostu ochotę, to sobie machnę. Och, dobra, ile my jeszcze mamy minut, bo przyznam się szczerze, że na dzisiaj to tak po prostu z gwałtu, bo wziąłem, dobra, jeszcze półtorej minutki, zacząłem nagrywać i nawet nie do końca mam już ewentualnie pojęcie, co bym wam opowiadać, chociaż pewnie na pewno trochę, słuchajcie, o różnych mechanikach można, słuchajcie, powiedzieć, na przykład, oj, nie wiem, zaraz, dobra, zaraz może wykorzystamy, mam tu pod F5, słuchajcie, bardzo rzadka karta, jeżeli chodzi tutaj o leczenie, rzadka, pojawia się postać, leczy. No, leczenie po prostu, mówiąc krótko. W ogóle muszę wam jeszcze wysłać link. Wow. Ktoś zrobił sobie modyfikację, że zaczął pisać, słuchajcie, grę a la Krok 3. Nie dobierzałem tego do końca, ale wygląda po prostu świetnie. Dobra. Weźmy tutaj sobie, oni się tak tu pięknie zgromadzili, patrzcie, tylko jego cięcie. I bęc. Weźmy sobie, zobaczmy tutaj F5, żeby wam tą postać pokazać sobie. No, to było tyle, słuchajcie, na ten temat, nie? Na następne platformy a la Krok. Oh, Benz. Normalnie mam ochotę zagrać jakąkolwiek modyfikację z Kroka. Zgaduję teraz, że będą takie, słuchajcie, cztery platformy w rzeczywistości do ogarnięcia, takie cztery guziki. Dobra, który? Tu. Raz, dwa i... Ach, zabrakło mi, słuchajcie, tutaj energii do wykonania, ale dobra, na to mi jeszcze starczy. Nacięcie. Dobra, jeszcze jedne schody gdzieś się tu zaraz powinny pojawić. Dobra, dziękuję za informację. No i widzicie, w taki tutaj dynamiczny sposób można generalnie walczyć. Są najróżniejsze możliwe karty. Niektóre spowalniają przeciwników, niektóre przywołują... przywołują bomby. Które są w stanie tutaj reagować jako miny. Rzeczywiście, generalnie przywołuje się miny. Pod najróżniejszy możliwy styl te całe karty, słuchajcie, można aplikować. Pasywne karty, które pozwalają zwiększać szansę statystyki. Generalnie w tym bawieniu się statystykami to też można robić cuda, jeżeli o to chodzi. W zależności od rzadkości broni, w zależności od jego poziomu tutaj wyekspienia, przepraszam, wyekspienia levela, można robić, a i jeszcze w ogóle jakości, można robić cuda, naprawdę. Dobra, jeszcze jeden guzik, chyba powiem, słuchajcie, ostatni. I jeżeli chodzi o Soul Workera, to na tym skończymy. Taki drobny, słuchajcie, odcinek, żeby przedstawić, jak Soul Worker przede wszystkim wygląda, nie? Chociaż, jeżeli muszę o to powiedzieć, nie wiem, bo zbyt daleko, jak widzicie, jeszcze nie doszedłem do samego końca tej gry. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą grę, to zabijają ją przede wszystkim tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest... To są ceny, jeżeli chodzi o minisklep. Wiadomo, że jeżeli gra jest za darmo, to skądś musi być czerpany hajs, żeby mu serwery postawić, nie? A jeżeli rzeczy kosztują was po 30, 40, 50 zł, to naprawdę bardzo trywialne rzeczy. Wiadomo, że nikt nie będzie takimi rzeczami się przejmował, nikt tego nie będzie kupował, nie?
Przynajmniej na pewno nie rynek polski. Na rynek, nie na rynek polski. A jeżeli tutaj mówimy o drugiej potencjalnej wadzie, no brak jakichś może nowości, brak nowych lokalizacji, nowych miejsc, do których które można odwiedzać, nie? A przynajmniej tutaj mówię, że to jest trochę, nie znam się, jak się wypowiem, najwyżej mi poprawicie. Wydaje mi się, że po fabule niewiele jest już do eksplorowania, nie? W związku z czym po prostu tak troszeczkę trwa w stagnacji, nie? Jakakolwiek gra bez rozwoju nie jest w stanie zbyt długo przetrwać, nie? Dobra. Ciekawe, czy mogę... Mogę przynajmniej to porobić. Bęc! I 6. To chyba było tyle na ten temat. Dokładnie, słuchajcie. Całość ukończona w jednym kochanym odcinku. No to więc, co słuchajcie. Soul Worker niestety na razie kijowaty się pokazuje. Możliwe, że nagram, słuchajcie, jeszcze kilka odcinków, ale to będzie takich troszeczkę cichszych odcinków, bo ja generalnie w tym wypadku będę obrabiał fabułę. A uwielbiam sobie klikać, uwielbiam sobie czytać dialogi, więc to może trochę potrwać, nie? No, wiecie co? Nie, wycofuję się, bo już więcej mi się robić i tak nie chcę. Leave District. Nie budu. Będę, słuchajcie, patrzył po całym, jak to się nazywa tutaj, słuchajcie, po Lion Games, po ich wersji globalnej. Prawdopodobnie ją ściągnę, słuchajcie, będzie trzeba niestety robić od nowa. Będę musiał od nowa zdobywać swoją czapeczkę kochaną, zdobytą za sadzenie, słuchajcie, kwiatków. Aczkolwiek, kurczę, no muszę to wyciszyć, nie? Jak coś będzie wiadome, to odcinek, słuchajcie, postaram się nagrać. Więc będziemy, słuchajcie, mieli już ewentualnie coś tutaj do pooglądania jeszcze, nie? A przynajmniej będziecie mogli zobaczyć, jaka finalna wersja wygląda. Także co, słuchajcie, mam nadzieję, że bądź co bądź wam się minimalnie to podobało. Jeszcze Port Royale zmontować, bo Port Royale jeszcze mam i jeszcze jedno odcinek w ciągu dzisiejszego dnia, żeby nagrać. Także co, słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego. Hej!